Witamy w kolejnym odcinku Zielonych Porad z Centrum Ogrodniczym Zielona Oaza. Tematem przewodnim naszych Zielonych Porad w dniu dzisiejszym będą nawozy. Jednak zanim to nastąpi, wraz z portalem RBR Info ogłaszamy konkurs na najpiękniejszy ogród ziemi brzozowskiej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z redakcją RBR Info lub o kontakt z naszym Centrum Ogrodniczym w Brzozowie. Wszystkie zainteresowane osoby chcemy odwiedzić z kamerą, pokazać Wasze piękne ogrody i końcem sezonu wyłonimy zwycięzców, a na zwycięzców będą czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych o kontakt i o chęć udziału w tym konkursie. Przyroda naocznie budzi się do życia, co widać już gołym okiem. Jeżeli chodzi o nasze rośliny w ogrodach, kosztuje ich to bardzo dużo energii. Dlatego powinniśmy im w tym pomóc, stosując nawozy. Jak dzielimy nawozy? Nawozy dzielimy na organiczne i mineralne. Nawozy organiczne to nawozy naturalne w postaci różnego rodzaju oborników, w postaci kompostu, bardzo polecane przy ekologicznych uprawach. Natomiast nawozy mineralne to nawozy, które są tak naprawdę nawozami sztucznymi. Dzielimy je na nawozy sypkie oraz nawozy granulowane. W naszych centrach znajdą Państwo bardzo szeroki wybór nawozów, zarówno tych długodziałających, jak i nawozów krótkodziałających do zasilania do glebowego bądź do listnego. W nawozach bardzo istotną rolę odgrywają trzy pierwiastki. Mianowicie azot, potas i fosfor. Azot odpowiedzialny jest za przyrost zielonej masy, natomiast potas i fosfor odpowiadają za wytworzenie części generatywnych w postaci kwiatów, nasion oraz owoców, jak również za rozwój, odpowiedni rozwój systemu korzeniowego oraz za odporność roślin. Należy wspomagać je nawożąc je, stosując odpowiednie nawozy dla odpowiednich grup roślin. Produktem godnym polecenia jest produkt Florowit Pro Natura grupy Inco w postaci granulowanego obornika owczego. Jest to nowość grupy Inco, która weszła do sprzedaży w tym sezonie. Bardzo polecam ten produkt. Florowit Pro Natura jest zupełnie bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Otrzymał on certyfikat Instytutu w Puławach do stosowania w uprawach ekologicznych. Jest produktem całkowicie organicznym, w 100% naturalnym. Istotnym jest fakt, iż nie ma tutaj ryzyka przenawożenia. Produkt pochodzi z ekologicznej hodowli owiec, gwarantuje w swym składzie wysoką zawartość humusu i substancji organicznych. Co istotne, jest kompostowany przez 6 miesięcy. Bardzo polecam produkt Florowit Pro Natura grupy Inco. W naszych centrach ogrodniczych zakupią Państwo produkt firmy Agrimpex mini tunel działkowy. Mini tunel działkowy wykonany z agrowłókniny zabezpieczy nasze rośliny przed przymrozkami, porywistym wiatrem, deszczem, gradobiciem i insektami. Zwiększona temperatura i wilgotność w mini tunelu zapewni lepsze warunki kiełkowania i wzrostu naszych roślin. Mini tunel służy do wsadzania zarówno wysianych, jak i wysadzanych roślin. Dzięki regulowanemu kabłąkowi w mini tunelu nasze rośliny będą miały swobodny wzrost. Cała konstrukcja mini tunelu odporna jest na promieniowanie UV, dzięki czemu będziemy mogli go wykorzystać wielokrotnie. Firma Biopon w swojej bogatej ofercie oferuje Państwu nawóz do iglaków. Nawóz ten, oprócz azotu, potasu i fosforu, zawiera makroelementy w postaci magnezu oraz siarki, co wpływa na soczyste, zielone lub niebieskie wybarwienie igieł, jak również zapewnia wszystkim roślinom iglastym prawidłowy wzrost i rozwój. Bardzo ciekawym produktem firmy Biopon jest nawóz Biopon do magnolii. Czym charakteryzuje się ten nawóz? Ten nawóz zawiera optymalne dawki pierwiastków biogennych oraz makro- i mikroelementów, co wpłynie na zawiązywanie pąków kwiatowych już w przyszłym sezonie oraz zwiększy odporność na niskie temperatury tych pięknych roślin. Wszystkich Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o hitach cenowych, nowych dostawach i nowościach produktowych, jakie znajdą Państwo na półkach centrów Zielona Oaza. Zielona Oaza. Sprzedajemy zielone marzenia.